Dzień dobry i witam na kanale Azji Azji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. No i cóż, dzisiaj zaczniemy od tematu rado i rozprawa w sądzie. Z tego względu, iż Radosław pokazał dużo, na co go stać w sądzie i gdyby to był polski sąd, to by dostał nieźle już pokarany. A że to angielski sąd, no to widzicie, można robić co chcesz. A on myśli, że ma wielką władzę. Chyba już Boga się sam nie boi. No i powiem wam krótko i w temacie, iż jeżeli to jest prawda, co nagrał Mario, Creative Mario, że Rado podał mój adres, no to ja Rada upitolę, jednym słowem. Z tego względu, iż sprawdzałem i to jest karalne, co on robi, podawanie czyjegoś adresu. Ja bezdomnych nie przyjmuję już. Przyjąłem raz i wystarczy. No i z tego względu będziemy robić Radowi koło dupy. Także jak tylko przyjdzie Rada list na mój adres, ale tu jest ciepło, na mój adres, to wtedy rozegra się po prostu z mojej strony inicjatywa, że do tego listu dopiszę całą prawdę, że Rado skłamał, że pracuje gdziekolwiek. No i oczywiście nie pracuje jako kitchen porter, nie pracuje na żadnej myjce. Znajemy go na myjce, ma, to może mu wystawił jakieś papiery, ale Rado nie ma żadnych papierów potwierdzających, czyli insurance number ani dowodu osobistego, także jest uwalony na tym. I niech się śmiga jak chce, ale ja mu nie odpuszczę. A że mu Jacek wydaje pokój, no to myśli, że teraz rządzi. No, ja mu nie życzę źle. Z tego względu, iż jest koronawirus i lepiej niech będzie gdzieś, gdzie będzie zamknięty i odizolowany od tej ulicy. No ale kręcenie i kręcenie jeszcze raz, to nie ma sensu. Jeżeli byście zobaczyli filmik cały, który Mario wystawił, gdzie Mario wystawił tylko pół tego filmiku, bo Rado wszystkich obrażał. On na tym filmiku zrobił sobie kosę ze mną do końca. Życzył mi śmierci i w ogóle. Tak samo jechał po innych osobach. Ja już mówiłem Radowi, gdzie ja się wychowałem, to nie znaczy, że tym się stałem. Także ta osoba jeszcze chciała go adoptować. Także powinien ugryźć się w język i z szacunkiem zostawić tą osobę w spokoju. Ale jak Rado się nawali, to wtedy jedzie. Jedzie i to niesamowicie po wszystkich. Także niech się cieszy i podziękuję Mariowi, że on mi nie dał tego kawałka filmiku, bo już ja bym się zatroszczył o to, żeby Rado miał sprawę konkretnie. Bo teraz starczy jeden mały haczyk na Rado i on leci, nie? Także choćby nie wiem jak kombinował sobie, to i tak nie będzie miał dobrze. Bo no poszedł. Poszedł po wandzie. No i jeżeli Rado nie przyjdzie odebrać tego listu do mnie, no to oczywiście co się stanie? Nie będzie mógł zapłacić. Przy niezapłaceniu za pierwszą ratę już oczywiście nie tylko komornik, ale i władze zainteresują się o Rado. A teraz, jak widać, Rado sobie mieszka w pokoiku z ludźmi, którzy jeszcze nie wiedzą, kim Rado jest. Bo dobrą im bajkę wkręcił. Ja jestem oczywiście tym złym, jak zawsze. No, ale wkręcił im bajkę i za parę miesięcy okaże się, kim Rado tak naprawdę jest. Jak tylko zacznie mu brakować na jakieś ranie, zacznie wam dźwigać drobne i różne takie rzeczy. To jest jego normalna rzecz. A że uszanować ciszy nie będzie potrafił, to jest normalne, nie? Co do afery Jarka, tak? Taki wielki kolega, jak już kiedyś mówiłem, Rado by nie miał przypału w pociągu, jakby Jarek pojechał do niego na urodziny romskie, ale Jarek Romów nie lubi. Teraz była ta sama sytuacja, dlaczego Jarek nie przyszedł do sądu, dlaczego inżynier się zainteresował, Creative Mario, tym, żeby iść do sądu. Bo na przyjaciół to trzeba umieć liczyć, tak? Jarek nie jest jego przyjacielem, Jarek jest tylko osobą, która chce zarobić. A starczyło, żeby napisał e-maila, poprosił o, oczywiście o tłumacza, adwokata dla Rado. I może i lepiej by poszło. Ale no niestety. Niestety, ale nie poszło w ten sposób, jak oni tam chcieli. Z tego względu, ale mi tu gorąco jest, ja pierdzielę. Z tego względu, że no taki przyjaciel, nie? I twierdząc o pomocy dla Rafika, to jest następna śmieszna rzecz. Ta kobieta go zjechała i to mogła go zjechać jeszcze bardziej, nie? Ale zostawiła go trochę w spokoju, widać. Pewnie nie na długo.
Bo taką pomoc, jak właśnie widziałem, no to Rafik dostał donate'ów trochę więcej niż Jarek mówi. I powinien przedstawić całego swojego PayPala i wystawić go tu. A mówiąc, że jest uczciwą osobą i on sobie do zarzucenia nie ma, to dalej na swoim kanale ma filmiki, jak rada przebiera za idiotę i po parku biegali jako pracy. W pracy był w rzece, tak? Albo jak robił mu terapię. Także pieprzenie, że on sobie do zarzucenia nic nie ma. No przykro mi, ale nawet dowody na swoim kanale masz na to, Jarek. Mówiąc co do mnie, że ja nie mam pierdolę z kodem potwierdzającym. Przepraszam za wysłowienie się, ale akurat wyszło mi już, tak? No przykro mi, ale jeszcze nie dostałem tego kodu i nawet teraz spadła suma do 54 funtów, mi się sprawdzałem. I na pewno, no próbowałem, ale nie ma tego kodu. Wrzuciłem reklamę 29 stycznia, czyli 28-29 lutego powinien dostać kod potwierdzający. Nie dostałem. Ktoś ze znajomych ma mi pokazać, jak to się robi, żeby poprosić jeszcze raz ten kod weryfikacyjny. I może to pójdzie jakoś lepiej, nie? Bo naprawdę chcę pomóc Corneli, a chwilowa pomoc. Było tam parę jeszcze funtów w ostatnim czasie. Ale no niestety, jest koronawirus. Jak dobrze wiemy, wszyscy próbujemy się troszczyć teraz o siebie. I będzie ciężko mi cokolwiek zebrać dla niej. No ale wierzę w was ludzie, że jak to się wszystko skończy, zaczniemy akcję od nowa i pomożemy tej dziewczynie. Bo naprawdę nie jest łatwo. Dzisiaj ogarniam syf na tym ogrodzie. Pozostałości porado. Nie pokażę wam co dalej zostało. Najpierw będę palił wszystko co tu pozostawiał. No i będziemy czyścić. Mam zamiar warzywka zasiać. I zobaczymy. Jak ma ta korona tak długo być, to już lepiej mieć własne warzywa i ziemniaczki i te sprawy, nie? Żeby przeżyć. Co tu jeszcze wam mogę powiedzieć? Mam tu taki patent. Świrować nie będę. Ale dla fanatyków, rado, znalazłem to w alejce. Tu jest, żeby nie było, że ja oszukuję. Tu jest trochę pudło rozpierdzielone. Trochę zardzewiała. Grać nie umiem. Oj, rado, rado, to już jest koniec i nie ma już nic. Także jak fanatycy chcą, to możemy pomyśleć coś o tej gitarze. Mogę podpisać Rudy Kuzyn na niej, albo Azji, jeżeli ktoś chce. Jeżeli nie, to w komentarzach piszcie, o tu jest ta właśnie dziura, bo rado nie potrafił instrumentu poszanować, a dużo... Ktoś dużo serca włożył w instrumenty, jak to mówią, duszę zamyka się w instrumencie. Jedynie co bym mógł użyć z tego to struny, bo swój pierwszy tatuaż zrobiłem właśnie struną. Ale te trochę porzewiały, jak widać. No ale jeżeli w komentach umieścicie co robimy z gitarą Rado, ja jej palić nie chcę. A on raczej nie przyjdzie po nią. Aczkolwiek teraz z koronawirusem to nawet go nie chcę widzieć. Nauczyć się bzdynkolić też nie nauczę. Także odstawiamy to. No i będziemy... Mówię, mogę ją zlicytować dla Corneli. Jeżeli chcecie. Plus wasz koszt wysyłki. Nie będę płacił za koszt wysyłki. Także na wasz koszt wysyłki możemy ją wysłać. Chyba, że rado chcesz ją, to wiesz gdzie mieszkam. Powiedz gdzie, to ci ją zostawię. I tyle, nie? A będziesz i tak musiał przyjść po ten list, jeżeli go chcesz. Jeżeli naprawdę podałeś mój adres, jeżeli nie. No to jak zwykle bajką się okazało, no ale wierzę w to, że inżynier nie kłamie. Inżynier jest bardzo spoko gościu, znam go od dawna i chciał pomóc Radowi nieraz. Tylko, że ten bęcwał nigdy nie chciał po prostu nic z tym zrobić. No a tu... Co ja wam będę pitolił dzisiaj? Po prostu pokazałem się, żeby pokazać, że żyję, tak? I że są jakieś update'y. Także... Kłamiemy Radziu. Kłamiemy, jeszcze raz kłamiemy, Jarek tak samo. Cała trójka święta, bo teraz i placek już się dołączył, zaczynają robić ludzi bambo. A tych ludzi na tym mieszkaniu to mówię. Nie wiem w jakie bajki wierzycie, ale sami się przekonacie. Ja też w bajki wierzyłem, dopóki sam się nie przekonałem na własnej skórze. A człowiek jest taki, że drugiemu nie wierzy, dopóki sam się nie przekona. Także was tam pozdrawiam. Ten gościu od Tarcia Chrzanu, jak kiedyś na live powiedziałeś. Jeden z współlokatorów Rado. Tak, Chrzan też potrafi wytrzeć. Nawet go sobie tu posadzę.
No, ale to mniejsza właśnie, akurat do tych ludzi ja nic nie mam. Tylko oni widoczni do mnie, jak zwykle są nastawieni przez rado. No, ale na pewno zrobię wam jeszcze w paru miejscach nagrania. Jak tylko będę miał chwilkę, tu mi zejdzie cały dzień. Tu macie właśnie ten niby kocioł, co rado znalazł, tak? A co do czego, to ja go przyniosłem. No i cóż, rado wszystko znajdywał. Tylko jakbym wam odwrócił, to bym wam pokazał, co rado znalazł. Jest cała kupa śmieci tutaj, o tak powiedzmy. Patrzcie, jakie obłączka mam, kuźwa. W Anglii nawet mamy ten. Obłączki. Żeby nie było. Bączek sobie spokojnie, niech sobie siedzi. Ja z naturą zawsze sprzyjam. No i pozdrawiam wam serdecznie. I tym akcentem zakończymy. A jak uprzątnę, to na pewno wrzucę coś. I już od 25 będę w innym miejscu, ale w Londynie dalej. Przez to, że będę pilnował mieszkania, bo ktoś wyjeżdża i zostanę tam gdzieś na około 3 miesięcy, także będziemy tam robić większość live'ów. Tu będę wpadał w międzyczasie, tak jak zwykle, dopilnowywał, czy będzie wszystko z nią w porządku. No. I będziemy kręcić, no. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak na razie, po prostu nie wychodźcie z domów. A jak wychodzicie, to tylko do siebie, tu gdzieś blisko. Nie mieszajcie się z ludźmi, bo na razie jest naprawdę lipa. Bynajmniej w Londynie jest strasznie i na następnych 2 tygodniach będzie jeszcze gorzej. Także ludzie, słuchajcie się tego, co mówią. Siedźcie w domach, nie mieszajcie się z ludźmi, rączki myjcie. No i cokolwiek. I nie kupujcie za dużo, więcej niż potrzebujecie. Tyle wam powiem. Zapasów nie trzeba robić na 100 miesięcy, nie? Po prostu cały czas będzie jakaś tam żywność. Wiadomo, że z czasem będzie to jeszcze gorzej do kupienia, ale na pewno coś będzie. Także bez obaw z tą koronawirusem. Po prostu daliśmy radę wcześniej, damy radę teraz. Po prostu jednoczmy się i łączmy. Po prostu kochajmy się. Także dziękuję serdecznie za dzisiejsze oglądanie i do usłyszenia.